Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest raz na zawsze zbawiony. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. I takim miejscem, które jest niestety używane do tego, żeby podważać prawdomówność Pana Jezusa, bo Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. A jego wrogowie używają nawet Pisma Świętego i diabelskiej strategii, która brzmi, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że kto wierzy w Jezusa, ma życie wieczne. To jest pierwsze diabelskie zapytanie skierowane do człowieka w nowej formie. Każdy utracalnik ustami swoimi udostępnia diabelską narrację, gdy pyta, czy rzeczywiście Jezus powiedział, kto wierzy w Jezusa, ma życie wieczne. Hebrajczyków 10:26. Albowiem jeśli samowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, nie zostaje już ofiara za grzechy, ale niejakie straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. O ile sroższego karania mnie macie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą. I ducha łaski zelżył. Kto gardził prawem Mojżesza, umarł bez niego. Bo jeśli dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy, tylko pewne, straszne oczekiwanie sądu i żaru ognia, który będzie pochłaniał przeciwników. Bez miłosierdzia, pod dwoma lub trzema świadkami umiera taki, kto złamie prawo Mojżesza. Załóżcie, że o wiele surowsza kara zostanie uznana za godną tego, kto podeptał Syna Bożego i uznał krew przymierza, przez którą został uświęcony za rzecz bezwartościową i postąpił wbrew duchowi łaski. Wspomniałem już wcześniej, Hebrajczycy byli grupą mieszaną. Jest to jedno z pięciu ostrzeżeń przeciwko apostazji w liście do Hebrajczyków, których nie należy mylić z upomnieniami skierowanymi do wierzących. Na przykład list do Hebrajczyków 10:19-24 jest upomnieniem dla prawdziwie wierzących. Mając na uwadze, że list do Hebrajczyków 10:25-31 jest ostrzeżeniem przed odstępstwem, na które narażeni byli zwykli wyznawcy. Prawdziwy chrześcijanin nie będzie grzeszył w ten sposób. Nie odwróci się od Chrystusa i nie porzuci wiary chrześcijańskiej bez istotnego powodu. Można zapytać, dlaczego on mówi my? Ano dlatego, że zwracał się do wszystkich zborowników jako całości. Wszystkich z grupy pod nazwą jako całości. Razem do tych, którzy byli prawdziwi i fałszywi. Właściwe jest zwracanie się do nich w ten sposób. Niektórzy mogą powiedzieć, no ale czy ty, będąc chrześcijaninem, nie zgrzeszyłeś dobrowolnie? Przykro mi to mówić, ale odpowiedź brzmi, tak, zgrzeszyłem dobrowolnie. Ale takie postępowanie, jakkolwiek poważne, nie jest takiego rodzaju grzeszeniem, o jakim mowa w tym 10 rozdziale 29 wersetu. Werset 29 opisuje grzech z wersetu 26. Jest to grzech nieprzyjęcia Ewangelii, a przecież wierzący już przyjął Ewangelię. Jest to grzech nieuwierzenia Chrystusowi, a przecież chrześcijanin już przyjął, uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Jest to grzech
dalszego wierzenia sobie zamiast uwierzenia Jezusowi. Jest to grzech dalszego wierzenia w siebie zamiast wierzenia w Pana Jezusa Chrystusa. Jest to grzech ufania sobie zamiast zaufania Jezusowi Chrystusowi. A więc jest to grzech odwrócenia się od Chrystusa i całej wiary chrześcijańskiej i porzucenia jej, aby powrócić do judaizmu lub innego podobnego systemu, bez skorzystania z praw dawanych przez Ewangelię, a więc bez skorzystania z doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Prawdziwy wierzący tego nie zrobi, bo już przyjął Jezusa Chrystusa jako Pana i w Nim chodzi. Zwróć uwagę, że ta osoba nie jest powiedziane, że otrzymała zbawienie, ale jedynie, że otrzymała poznanie prawdy i się od tej prawdy odwróciła. Właśnie dlatego, że to było przed uwierzeniem i nigdy do uwierzenia nie doszło. Zdobył tę wiedzę dzięki Ewangelii. Istnieje jednak różnica między poznaniem a wiarą w Ewangelię. Ponadto mówi to Słowo Boże takim ludziom, że powrót do systemu zakonnego, prawnego byłby bezużyteczny, albowiem pod tym systemem nie pozostaje żadna ofiara za grzechy, ponieważ pod zakonem nie było ofiary za zuchwałe grzechy, lecz jedynie za grzechy niewiedzy. Jak widzimy to na przykład w Księdze Liczb 15:30-31 albo w Kapłański 4:2. Zakon mówił: przemów do synów izraelskich tymi słowy, jeżeli ktoś nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek z przykazań pańskich i popełni to, czego nie wolno, a więc wykroczy przeciwko jednemu z nich. Czyli widzimy, do synów izraelskich było to skierowane i dotyczyło tylko grzechów nieświadomych. Natomiast nie było miejsca na mówienie o przebaczeniu grzechów świadomych. Tego w ogóle nigdy nie było w zakonie, w Starym Przymierzu, ani też w Nowym Przymierzu nie będzie. Nowe Przymierze zacznie się 7 lat po pochwyceniu, po zabraniu Kościoła z nieba, do nieba, z ziemi, do nieba, przepraszam, z ziemi do nieba przez Pana Jezusa Chrystusa, który spotka się z Kościołem na powietrzu i weźmie chrześcijan do siebie, do nieba. A po 7 latach wróci na ziemię, aby rozpocząć nowe przymierze. I to widać nowe przymierze z Izraelem i Judą. Także mamy Liczb 15:30-31. Lecz człowiek, zarówno tubylec, jak i cudzoziemiec, który popełni to rozmyślnie, znieważa Pana. Człowiek ten będzie wytracony spośród swego ludu, gdyż pogardził słowem Pańskim, naruszył przykazania Pańskie. Człowiek ten będzie więc wytracony, a grzech jego pozostanie na nim. Widzimy jednoznacznie, że tylko grzech nieświadomy może być w Nowym Przymierzu, jak i w Starym Przymierzu wybaczony, a jeśli on jest świadomy, no to niestety jest wyrok. I właśnie o to chodzi, że w zakonie nie ma już ofiary za grzechy dla tych, którzy świadomie grzeszą, natomiast w chrześcijaństwie jest ofiara za grzechy dla tych, którzy świadomie grzeszą. Dlatego ci, którzy chcieli powrócić do judaizmu, nie uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, nie mieli schronienia dla swojego grzechu odrzucenia Chrystusa, odrzucenia Ewangelii. Dla nich w tym systemie judaistycznym istniało tylko pewne, przerażające oczekiwanie sądu i żaru ognia, ognistego oburzenia. W kolejnych wersetach 10 rozdziału listu do Hebrajczyków, czyli wersetach 28-31, autor listu do Hebrajczyków, apostoł Paweł, pokazuje, że grzeszenie przeciw łasce podlega o wiele gorszej karze niż grzeszenie pod prawem.
Ten, kto zlekceważył prawo Mojżesza, umarł bez miłosierdzia, albo miał umrzeć bez miłosierdzia. Czy może być coś bardziej przerażającego? Tak, może być grzeszyć przeciwko łasce. Jakież to było straszne ostrzeżenie dla tych, którzy zamierzali odstępować od łaski, nie skorzystawszy ze zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ktoś mógłby powiedzieć, ale tam jest napisane, że ta osoba była uświęcona. To tylko kolejny przykład tego, jak z góry przyjęte błędne terminy teologiczne utrudniają nam zrozumienie prawdy. Poświęcony w Piśmie Świętym nie zawsze oznacza, odnosi się do osób zbawionych. Istnieją co najmniej trzy aspekty uświęcenia. Istnieje absolutne lub pozycyjne. Absolutne uświęcenie i pozycyjne uświęcenie. I są wszyscy wierzący w pozycyjnym uświęceniu, będąc oddzielonymi dla Boga. I o tym przecież mówi nam pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 11 werset. I takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa przez Ducha Boga naszego. A także 2 Tesaloniczan 2:13. 2 Tesaloniczan 2:13. Lecz my powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia umiłowani od Pana, że was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu ducha i w wierze prawdy. A także 1 Piotra 1:2. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 2 werset. Wybranych według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnoży. Następnie istnieje praktyczne lub stopniowe uświęcenie, które jest ćwiczeniem w doskonaleniu świętości w życiu wierzącego. Jak mówi nam zresztą Ewangelia Jana 17:17, i to w Ewangelii Jana 17:17 mamy wyraźnie zakomunikowane. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje prawdą jest. I 1 Tesaloniczan 4:3. 1 Tesaloniczan 4:3. Albowiem to jest wolą Bożą poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa. Aby każdy z was umiał zachowywać naczynie swoje w świętobliwości i w poszanowaniu. A także tenże 1 Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a duch wasz cały i dusza i ciało niech będą bez nagany przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. A także Efezjan, 5 rozdział, 26 werset. Aby go poświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną przez słowo. Istnieje również uświęcenie względne lub zewnętrzne, które ma być ustanowione na zewnątrz, w czystym miejscu na ziemi, związane z przywilejami chrześcijaństwa. Zająć miejsce wśród chrześcijan oznacza być uświęconym zewnętrznie i to jest wyraźnie pokazane. Na przykład krew wymieniona w Mateusza 26:28, albowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.
a także Hebrajczyków 13:12. Hebrajczyków 13 rozdział, 12 werset. Dlatego Jezus, aby poświęcić lud własną krwią swoją, poniósł mękę za bramą. Nie odnosi się to do żadnej życiowej pracy w duszy. W tym sensie istnieje coś takiego jak uświęcenie także niewierzącego, który zewnętrznie przyłączy się do chrześcijan. Może to zabrzmieć dziwnie, ale to, czego naucza Pismo Święte, na przykład w pierwszym liście do Koryntian 7:14, to jest to właśnie zjawisko. 7:14, albowiem poświęcony jest mąż niewierzący przez żonę i żona niewierząca poświęcona jest przez męża, bo inaczej dziatki wasze byłyby nieczyste, a teraz są święte. Widać, że jest to właśnie takie oczyszczenie, uświęcenie nawet niewierzącego. Ci wyznawcy, którzy zajęli swoje miejsce wśród hebrajskich wierzących, zostali uświęceni w sensie zewnętrznym, ale niestety nie zostali zbawieni, nie uwierzyli osobiście w Pana Jezusa Chrystusa. Porzucając ten grunt i wracając do judaizmu, mieli obowiązek według zapisów historycznych wykonać pewne rytuały. Po pierwsze, deptanie pod stopami Syna Bożego, liczenie krwi Chrystusa za rzecz bezbożną, gardzenie duchem łaski. I jest to odstępstwo, z którego nie ma powrotu do zdrowia, jeśli mówimy w porównaniu z Hebrajczyków od 6 do 4:6. Jest to bardzo ważne, że kto już poznał, to jest rzeczą niemożliwą. I tutaj mamy 6:4-6. Albowiem niemożebną jest rzeczą, aby tych, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego i skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku i odpadli, aby tych po raz drugi odnowić ku upamiętaniu, gdyż oni znowu krzyżują sobie Syna Bożego i urągają się Jemu. Bardzo stanowcze słowa, nie ma odwrotu. I to jest bardzo poważna sprawa, dlatego że jeśli ktoś nie uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, mając poznanie prawdy, to lepiej by mu było, gdyby się nigdy nie urodził. A więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za grzechy na krzyżu Golgoty, każdego, kto w Niego wierzy. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. Niech Bóg ci błogosławi.